Jesteśmy już po treningu. Jak twoje odczucia? O, bardzo dobrze się czuję, chociaż nie jadę od godziny 9. No to faktycznie duży błąd. Mam nadzieję, że porządnie poćwiczyłeś, mam nadzieję, że twoje mięśnie w jakiś tam sposób zareagują. Czy zauważyłeś coś nowego w treningu ze mną? Człowiek całe życie się uczy, więc technika na pewno wpłynie korzystnie na dalsze treningi. Dobrze. Z mojej strony też mi się bardzo dobrze trenowało. Takie dwie drobne uwagi, które miałbym do ciebie w stosunku do treningu. Co prawda jesteś już zawodnikiem w jakiś sposób zaawansowanym, ale dwie drobne uwagi na pewno się przydadzą. Z jednej strony zauważyłem, że cały czas nosisz pas treningowy. Pas treningowy to nie ozdoba, powinniśmy go używać tak naprawdę tylko do ciężkich serii, czy siadów, czy martwych ciągów. Zresztą na pewno w ostatni Muscular Development widziałeś artykuł doktora Pupki na ten temat, także myślę, że powinieneś troszeczkę ograniczać używanie tego pasa. Znaczy całe życie ćwiczyłem bez pasa i staram się teraz przypinać ten pas, żeby ograniczyć wypychanie brzucha. Nie wiem, czy to ma jakiś wpływ, ale uważam, że troszeczkę się cofnął. No na pewno będzie to miało jakiś wpływ. Proponuję tutaj odnieść się do słów doktora Pupki w Muscular Development. Ja tutaj nie będę tego szerzej rozwijał, bo nie jest tutaj czas i miejsce. A z drugiej strony taka też drobna uwaga, którą miałbym do ciebie. Masz dosyć mocne barki i przy pracy bicepsów po prostu barki, zauważyłem, przejmują w pewien sposób część tej pracy. Dobrze było, gdybyś to troszeczkę ograniczył. Także masz taką minimalną, niewielką tutaj dysproporcję siły. Wiem o tym, dużo ludzi mi to powtarza, także spróbuję się zastosować do twoich uwag. Bardzo się cieszę, miło mi było z sobą potrenować, miło mi było tutaj gościć w Krakowie, tak samo myślę całej ekipie. Siłownia bardzo fajna, super atmosfera, wszyscy jesteśmy zadowoleni i myślę, że niebawem znowu tutaj się kiedyś spotkamy. Dziękuję.